W związku z ubiegłotygodniowymi protestami poprosiliśmy burmistrza Michała Majewskiego o komentarz w tej sprawie. Moim prywatnym zdaniem jest to, że wszyscy mamy prawo do przedstawiania swojego zdania, do przedstawiania swoich opinii, ale wykorzystywanie dzieci i młodzieży na pierwszym ogniu, na pierwszym planie i zasłanianie się nimi w takich protestach w czasie, gdy jest pandemia, gdy robimy zdalne nauczanie, prosimy o to, żeby ograniczyć i szanować się wzajemnie, aby dbać o to, żebyśmy ten trudny okres przeszli jak najmniejszymi stratami, to już jest brzydkie. I to powiedziałbym, że jest celowe narażanie zdrowia społeczeństwa, nas, mieszkańców miast, mieszkańców Polski. I to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Jestem absolutnie przeciwny temu i tu jest bardzo duży apel do wszystkich, przede wszystkim rodziców, bo największym protestem w takich małych miastach jak nasze Kościerskie było to, że wychodziły na to dzieci i młodzież, że one stanowiły największą grupę wśród protestujących. Ja wiem, że to jest fajne, że można się spotkać z rówieśnikami, można protestować, można pokazać, że coś od nas zależy, ale w obecnym czasie jest to też skrajna nieodpowiedzialność. I przede wszystkim bardzo duży apel, aby rodzice zainteresowali się, co robią ich dzieci, co robi młodzież, czym zajmuje się, jakie treści przekazuje, bo przekazywanie bezczelnych treści, chamstwa i wulgaryzmów to nie jest już protest. To nie jest protest i musimy oddzielić protest od tego, co się dzieje. Na wielu transparentach uczestnicy protestu nieśli hasło "To jest wojna". Zapytam się prosto. To jest wojna. Takie są hasła. Czy rodzice zgodzą się na to, abyśmy postawili autobusy i skoro ma to być wojna, wysłać na front przykładowo na Ukrainie tą dzieci i młodzież? Na pewno. Żaden się na to nie zgodzi, żaden dzieci i młodzież. Dlatego walczmy o prawa, ale oddzielmy chamstwo, wulgaryzm i przekazywanie niepotrzebnych, złośliwych treści. Zdaniem Michała Majewskiego protesty są dobrze zorganizowane, natomiast większość uczestników tak do końca nie wie, o co toczy się spór. Przypomina to metody stosowane w czasach komunistycznych. Wydaje mi się, że wracamy do tego samego, co było w latach właśnie końca komuny, że ktoś próbuje ukierunkować dzieci i młodzież. Ja myślę, że są na tyle rozważni, na tyle świadomi, że rzeczywiście w pewnym momencie dojrzeją do tego, że nie dadzą się prowokować i ukierunkowywać. To oni mają największą świadomość, oni będą budować Polskę i oni będą chcieli ze swojego pokolenia przyszłościowo znaleźć ludzi, którzy przekonają większość do tego, abyśmy mogli coś osiągnąć. Zastanawiający jest też fakt, że najbardziej wulgarną grupą na tych protestach są kobiety, do niedawna uważane za płeć piękną. Zmieniły się czasy, mamy równouprawnienie, mamy też dziewczyny, które kierują samochodami, radzą sobie z zawodami, które kiedyś były typowo ciężarowymi, radzą sobie z zawodami, które kiedyś były przypisane typowo mężczyznom. Nie wiem, czy teraz chodzi o to, że one chcą pokazać, że rzeczywiście mogą wszystko ukierunkować, zrobić. One będą w przyszłości matkami. One urodzą same dzieci i będą musiały je wychowywać. Nie wiem, czy chciałyby, żeby jak dojdą do tego i okresu, że urodzą i wychowają dzieci 14-15-letnie, nie wiem, czy będą zadowolone wtedy, że te dzieci pójdą na takie manifestacje, czy nie będą bały się ich puścić do takiego tłumu, że im się coś nie stanie. Były tu przypadki w Kościerzynie, że rodzice, którzy przywieźli na manifestację swoje 17-18-letnie dzieci, samochodem stały na parkingu albo wzdłuż tłumu szły i w razie czego, jak się coś będzie działo, to szybko do mnie przyjdźcie. Albo się ma odpowiedzialność, skoro puszcza się już dzieci na takie coś, to z pełnymi konsekwencjami tego, co się może stać, albo się o nie boimy i nie puszczamy na takie manifestacje. W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na kumulację emocji spowodowaną m.in. wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich. Jest to bardzo ciężki okres dla nauczycieli, dla rodziców.
ten kontakt w tym momencie, gdy rodzic ma dwójkę, trójkę dzieci, której musi zapewnić w domu sprzęt, nauczyciele są bardzo zirytowani uwagami skierowanymi w stosunku do nich, że ta nauka nie jest wykonywana tak, jak się należy. Zrozummy się trochę. Każda strona ma swoje racje, ale postarajmy się je rozwiązywać na szczeblu dyskusji, merytorycznej dyskusji i kulturalnie. Warto w tych dniach, zdaniem burmistrza, zadbać o jedność i nie pozwolić się tak łatwo dzielić. Wiemy, że Polacy osiągali tylko i wyłącznie cele i byli szanowani na tle Europy, gdy byli mocni, gdy potrafili się zjednoczyć, a nie w czasach, gdy było liberum veto i jedna osoba mogła zniszczyć dorobek wielu pokoleń. W wielu przypadkach, dodaje Michał Majewski, nie należy winić protestujących dzieci, tylko ich rodziców. Dzieci są przedłużeniem tego, co prezentują sobą rodzice. I absolutnie nie możemy mieć do tej dzieci i do młodzieży dużych pretensji, skoro rodzice się na to zgadzają. To rodzice są odpowiedzialni przynajmniej do 18 roku życia za te dzieci. Sterowanie nieświadomą młodzieżą w dzisiejszych czasach jest bardzo proste. Wystarczą media społecznościowe i zwykłe obrazy opatrzone stosownym komentarzem. Młodzież żyje w tym momencie przede wszystkim obrazami. Na Messengerze, na Facebooku. Bardzo łatwo jest kliknąć, przekaż dalej. Nikt nie sprawdza, co tam pisze. Spodobało mi się forma, nikt nie weryfikuje rzetelności i prawdziwości przekazywanych dalej obrazów. Jeśli chcemy go już przekazać, to dajmy sobie chociaż tyle czasu do końca przeczytać i sprawdzić, czy to, co przekazujemy, jest prawdziwe. I to jest tylko apel. Nigdy do tej pory, to jest pierwsza taka publiczna wypowiedź, gdzie przedstawiam swoje prywatne zdanie, a nigdy do tej pory nikogo nie przekonywałem ani w jedną, ani w drugą stronę, nie przekonywałem politycznie, mimo że moje poglądy polityczne były rozpoznawalne i wszyscy w Kościerzynie i w okolicy chyba je znają, ale szanuję też drugą stronę i prosiłbym o to, żeby to poszanowanie do wszystkich występowało i żeby dyskusja była zawsze merytoryczna. Owszem, decyzje muszą być podejmowane trudne. Na pewno nie wszystkich one zadowolą. Na pewno będzie część, która będzie z tego niezadowolona. Ale tylko i wyłącznie, jeśli będziemy ze sobą rozmawiać, jesteśmy w stanie coś wypracować, a takim zachowaniem i w takim okresie, który mamy teraz, na pewno to nikomu pożytku nie przyniesie. Jebać! Jebać! Jebać!